Choć nowi radni zostali wybrani 2 tygodnie temu, jeszcze raz w starym składzie spotka się Suwalska Rada Miejska. Podczas chyba już naprawdę ostatnich obrad rajcy przeanalizują wynik konsultacji społecznych w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Pochylą się też nad nowym programem w tym zakresie, ale zajmą się również podwyżkami podatków od nieruchomości i środków transportu. Stawki podatków w mieście pozostawały niezmienne od 2014 roku. W uzasadnieniu nowej uchwały podatkowej czytamy, że tempo wzrostu stawek podatku od nieruchomości jest wolniejsze niż tempo wzrostu stawek maksymalnych. Zaproponowane stawki podatkowe nadal nie dotykają górnej granicy ustanowionej tegorocznym obwieszczeniem ministra finansów. Wynika z niego, że na przykład stawka podatku za metr gruntu wykorzystywanego w działalności gospodarczej może sięgnąć maksymalnie 93 groszy. W Suwałkach po podwyżce wyniesie o 5 groszy mniej. Według projektu uchwały podatek od tzw. gruntów pozostałych wyniesie 39 groszy za metr, a za budynki mieszkalne 70 groszy od metra. Efektem podwyżki będzie wzrost w 2019 roku potencjalnych dochodów miasta Suwałk z tytułu podatku od nieruchomości o około 1 287 000 zł. Żadnych zmian nie zaplanowano w podatku od środków transportowych. Te stawki w Suwałkach pozostają niezmienne od 2013 roku.